Cześć! Iga Świątek wróciła na kort i wróciła także do rywalizacji reprezentacyjnej. Hubert Hurkacz z kolei odpadł już niestety z Monte Carlo. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od meczu Polska-Szwajcaria, właściwie Szwajcaria-Polska, który jest rozgrywany właśnie na wyjeździe z punktu widzenia naszej drużyny. Polki grają o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup, gdzie wystąpi 12 najlepszych drużyn w listopadzie w Sewilli, ponownie w Hiszpanii, bo przecież finałowe rozgrywki także w zeszłym roku odbywały się właśnie w Sewilli. No i cóż, Iga Świątek właśnie rozpoczęła to spotkanie z perspektywy polskiego tenisa, bo to ona zmierzyła się jako pierwsza z polskiej kadry, wyszła na kort, by rywalizować z Simoną Waltert, 158. tenisistką świata. Ale zanim o występie Igi w pierwszym meczu, to powiedzmy dwa słowa o pojedynku Polek ze Szwajcarkami, bo tak, to jest starcie właśnie o awans do turnieju finałowego, gospodynie bez no najlepszych zawodniczek, Wiktorii Golubic, kontuzja, Belinda Bencic w ciąży, Jill Teichmann z kolei słaba forma, to jest tenisistka, która w poprzednich latach grała dobrze bardzo i dlatego kapitan Szwajcarek dał jakby okazję do rywalizacji tym młodszym, mniej doświadczonym, niżej sklasyfikowanym, stąd Waltert chociażby 150, w tym momencie 8. tenisistka świata. Iga wróciła do gry po 2 latach, jeśli chodzi o barwy reprezentacyjne. Ostatni jej mecz, kwiecień 2022, byłem wtedy w Radomiu na starciu Polek z Rumunkami. Absolutnie żadnych problemów nasza tenisistka najlepsza nie miała wtedy. No generalnie Polki pewnie pokonały Rumunki. Iga wraca również na kort do rywalizacji po Miami, gdzie ostatni raz odpadła wtedy z Aleksandrową 26 marca, odpoczywała od tego czasu, ładowała baterie i przygotowywała się właśnie do meczu reprezentacyjnego, a następnie już do sezonu na kortach ziemnych. To spotkanie Igi z Simoną skończyło się wynikiem 6-3, 6-1 dla Polki, ale uwaga, bo wynik może być trochę mylący. Było wiele gemów na przewagi, zwłaszcza w drugim secie, taki jeden gem. I to nie było łatwe spotkanie dla naszej tenisistki. No bo wiecie, to jest tak, że oczywiście liderka rankingu, absolutna faworytka, po drugiej stronie tenisistka, która nie ma nic do stracenia, która być może jedyny raz w życiu w ogóle zagra z numerem pierwszym w rankingu. No i oczywiście ta Waltert nie miała absolutnie nic do stracenia, zero presji, chciała po prostu pokazać swój tenis i wiedziała, że prawdopodobnie nie ma żadnych szans z Igą, no ale co mogła poradzić, że właśnie trafiło się Szwajcarkom rywalizowanie z Polkami, gdzie jest w składzie także Iga Świątek wracająca do kadry. Dla polskiej tenisistki z kolei, no to był to o tyle trudny mecz, że oczywiście udźwignąć rolę faworytki, chociaż przeciwko takiej zawodniczce to nie był i nie powinien być problem, no ale po prostu to są tenisistki, które nie grają w tych samych turniejach, Iga i Simona, nie mają okazji się nawet znać, nigdy wcześniej ze sobą nie grały, no i to jest to na pewno jakiś inny rodzaj wyzwania, który często właśnie przydarza się w sytuacjach, gdy dochodzi do spotkań reprezentacyjnych. Iga bardzo dobrze rozpoczęła ten mecz od szybkiego 3-0, ale potem Simona Waltert poczuła się nieco pewniej, wygrała swój gem, kilka płaskich serwisów lepszych zagrań, no i potem nagle niespodziewanie przełamała nawet Igę Świątek. Było już tylko 2-3 z jej perspektywy. I wtedy pojawił się 6. gem, w którym były szanse Igi. Potem rywalka miała znowu okazję, żeby jakby wyrównać, no ale jednak stało się ostatecznie tak, że 4-2 dla naszej zawodniczki i potem już set pojechał w jej stronę, pewne 6-3. Drugi set zaczął się podobnie, czyli od przełamania serwisu Simony Waltert i wtedy nastał drugi gem, bardzo długi. Wynotowałem, że aż 18 punktów, 3 szanse na przełamanie serwisu Igi Świątek miała Szwajcarka. Polka miała oczywiście też kilka szans, żeby domknąć tego gema, ale trwało to kilka dobrych minut, aż w końcu liderka rankingu jednak wygrała. Widać było na jej twarzy takie głębokie uf. No i właśnie podwyższyła na 2-0. Potem już wygrała kolejne gemy,
Szło to dużo szybciej i ostatecznie wygrała tą drugą partię 6-1, ale tak jak mówię, wynik trochę jest mylący, bo mimo, że tak naprawdę rywalka tylko 4 gemy w całym spotkaniu wyrwała polskiej zawodniczce, no to jednak trzeba po prostu pogratulować, bo się nie przestraszyła, pokazała ciekawy tenis momentami. Na pewno, gdyby grała tak dobrze Walter, jak w meczu z Igą, a zwłaszcza w tych niektórych fragmentach, to nie byłaby w pierwszej 200 na świecie, tylko wyżej. Może w pierwszej setce, może nawet jeszcze wyżej. No, na pewno papiery na granie ma, tylko musi prawdopodobnie w siebie bardziej wierzyć. No i w tych meczach, w których bywa faworytką, no to na pewno prezentować się jeszcze lepiej. W momencie, gdy nagrywam ten odcinek, no to za chwilę rozpocznie się drugie starcie polsko-szwajcarskie, czyli Magdalena Fręch, 52. w tym momencie na świecie, kontra Celine Neff. To jest oczywiście inna reprezentantka gospodyń. No i cóż, miejmy nadzieję, że po tym meczu będzie już 2-0, chociaż jak pamiętacie, Fręch ostatnio no, nie prezentowała się najlepiej. Kilka spotkań przegranych z rzędu w Stanach Zjednoczonych, właściwie kompletnie nieudana ta podróż do Ameryki, bo to szybkie porażki w San Diego, Indian Wells czy Miami, tak samo w Charleston w ostatnich dniach dosłownie. No i miejmy nadzieję, że jednak potwierdzi, że jest po prostu lepszą tenisistką Magdalena i będzie 2-0, bo już jutro dokończenie rywalizacji właśnie ze Szwajcarkami. Najpierw od 13 Świątek Neff, potem Fręch Waltert. No i miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie organizować spotkania deblowego, do którego to w tym momencie zgłoszone są po polskiej stronie Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska, a po stronie gospodyń Celine Neff i Jill Teichmann. Zobaczymy, no miejmy nadzieję, że Iga po prostu dobrze zaczęła, że Magda jutro, właściwie dzisiaj za kilka chwil podwyższy, a potem Iga wygrywając z Neff jutro już zapewni zwycięstwo i awans polskiej reprezentacji do finałów Billie Jean King Cup. Ciekawy wątek, jeśli chodzi o to spotkanie, no to dotyczył transmisji, bo dopiero w czwartek po południu Eurosport 2 poinformował, że właśnie będzie pokazywał spotkanie Szwajcarek z Polkami w rozgrywkach kobiecych, reprezentacyjnych. Przez kilka dni nie było wiadomo, czy to spotkanie w ogóle będzie w Polsce transmitowane. Obraz był oczywiście już zapewniony wcześniej ze strony Szwajcarów, bo szwajcarska telewizja transmituje ten mecz, ale po polskiej stronie długo trwały negocjacje. Gdy rozmawiałem z przedstawicielami poszczególnych stacji, no to najpierw WP Pilot powiedział mi, że nie będą pokazywać, a to odezwałem się do tej platformy, bo przecież transmitowali chociażby rozgrywki finałowe Billie Jean King Cup w zeszłym roku w Sewilli. No, potem Viaplay pomyślałem, ale przecież ta platforma jednak wycofuje się w przyszłym roku z Polski, więc to jest wątpliwe. Następnie odezwałem się do dyrekcji TVP Sport i oni przekazali, że no nie ma tutaj szansy, bo niestety jest już zbyt późno i mają inne plany i nie byliby w stanie tego przesunąć, jeśli chodzi o ramówkę. No i stało się tak, że właśnie TVP Sport, który chce łapać takie okazje, żeby tu pokazać może jakiś mecz Igi albo tam, albo w innym miejscu, no to jednak nie mogli skorzystać z tej okazji. I nie pokazali Igi. Przecież wiemy, że generalnie mecze polskiej tenisistki i w ogóle Polaków są albo w Canal Plusie, tam mecze kobiet, rozgrywek WTA, ATP, jeśli chodzi o Polsat, Wimbledon ma Polsat, no i oczywiście wielki szlem z wyłączeniem Wimbledonu to Eurosport. No ale tutaj TVP Sport, chociaż było wiele narzekań ze strony kibiców, po prostu nie był w stanie tego logistycznie już ogarnąć. Pytałem Polsat, no to oni powiedzieli, że mają prawa, ale tylko do spotkań Billie Jean King Cup rozgrywanych na terenie Polski. No to chociażby właśnie gdyby ten mecz był ponownie w Radomiu, tak jak 2 lata temu. No i pytałem także Eurosport, oni początkowo nie byli w stanie jakby określić, czy będą walczyli o prawa, czy nie. Ostatecznie właśnie padło na Eurosport 2 i dobrze, no bo przez długi czas była taka obawa, że żadna polska stacja czy platforma nie pokaże rywalizacji Szwajcarek z Polkami. Kolejny plus, jeśli chodzi o mecz Igi Świątek, ten rozegrany w piątek ze Szwajcarką, to okoliczność związana z tym, że zapewniła sobie już
kwalifikację olimpijską. To już tak nawet formalnie. Oczywiście, gdyby nawet Iga nie zagrała ze Szwajcarkami, pewnie dostałaby dziką kartę od Międzynarodowej Federacji Tenisowej i przecież nikt by nie dopuścił, żeby nie wystąpiła w Paryżu, ale formalności stało się zadość także i właśnie Iga już oficjalnie będzie mogła zagrać. Oczywiście ranking, na podstawie którego tenisiści będą dopuszczeni do zawodów olimpijskich, zostanie opublikowany 10 czerwca, czyli tuż po tegorocznym Roland Garros, ale także ta przesłanka reprezentacyjna po stronie Igi została spełniona. No i teraz tylko trzymać kciuki za jej występ w Paryżu. Oczywiście Szwajcarzy trochę kombinowali, ostatecznie zdecydowali się na nawierzchnię twardą, mimo że przecież ruszył już sezon gry na kortach ziemnych. To była jakaś taka wątpliwość, czy to może jakoś zagrozić planom Igi, która przecież za chwilę zagra w Stuttgarcie na mączce, potem kolejne turnieje na ceglane. No ale jednak Iga nie odpuściła, zagrała i dzięki niej Polska prowadzi 1-0. I na koniec słów kilka także o Monte Carlo, bo tam właśnie grają najlepsi tenisiści świata w tym momencie. Hubert Hurkacz bardzo ładnie się prezentował w ostatnich dniach. Odniósł 6 triumfów na korcie ziemnym. Wygrał zawody w Estoril, w Portugalii 250, potem 2 mecze właśnie w Monaco. No ale niestety w 1/8 finału specjalista od ziemi, czyli Casper Ruud, okazał się lepszy. Pokonał Polaka 6-4, 6-2. Seria przerwana, no ale to i tak ostatnie dni były bardzo dobre z punktu widzenia Hurkacza. Teraz musi trochę odpocząć. Na pewno złapał pewności siebie na tej nawierzchni. Pamiętam ich rywalizację 2 lata temu w Paryżu. Wtedy w 4. rundzie Hurkacz miał swoje szanse, przegrał w 4 setach z Ruudem i żałowaliśmy w gronie polskich dziennikarzy bardzo, bo tam się otworzyła drabinka i ostatecznie Ruud przecież doszedł do finału, podobnie jak rok później, czyli w ostatniej edycji paryskiej imprezy. Jeśli chodzi o ćwierćfinały Monte Carlo, no to mamy starcia Djokovicia z De Minorem, Umberta z Ruudem, Tsitsipasa z Khachanovem i Rune Sinner. W momencie, gdy nagrywam, no to Tsitsipas już ograł Khachanova, czyli jest półfinalistą, a trwa pojedynek Sinera z Rune. Tam jest chyba 3. set z tego, co widziałem i tam naprawdę zażarta rywalizacja, a nie, jednak już Włoch zwyciężył w ostatniej decydującej partii 6-3 i to właśnie mistrz Australian Open będzie półfinalistą, co najmniej w Monte Carlo. A propos Włocha, no to ma trochę do udowodnienia, bo sprawdziłem, że wygrał do tej pory tylko jeden turniej na kortach ziemnych. To było w Umagu w Chorwacji 2 lata temu. ATP 250 w finale zagrał z Alcarazem. W ogóle tam grał także Rune. No to przyznacie, że można zazdrościć Chorwatom, że stworzyli taki turniej, gdzie grał Sinner, Alcaraz i Rune. No z tych największych gwiazd. U nas niestety jeszcze chyba dużo musi wody upłynąć w Wiśle, żeby do takich zawodów w ogóle doszło. No a przecież były kilkanaście lat temu w Sopocie imprezy bardzo prestiżowe, męskie, no ale niestety teraz to się trochę pozmieniało. I wracając do Sinera, najwyżej to właśnie w Paryżu, Roland Garros, ćwierćfinał, pewnie w tym roku będzie chciał pobić ten wynik, a właśnie z 12 tytułów zawodowych, jakie już zdobył tylko raz w Umagu na nawierzchni ziemnej, reszta to wszystko korty twarde, więc Sinner ma też trochę do udowodnienia na ziemi w najbliższych tygodniach. Na koniec piszcie w komentarzach koniecznie, jak patrzycie na występ Igi w meczu ze Szwajcarkami, ten pierwszy piątkowy. Czy jesteście spokojni, że Polki pokonają gospodynię? Jak podchodzicie do ostatnich występów Huberta Hurkacza? I kto waszym zdaniem zwycięży ostatecznie w Monte Carlo? Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.